Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiejsze nasze spotkanie całe chcemy poświęcić strategii walki z COVID-em. Ale zacznę od podmiotu, który tej strategii nie posiada. Zacznę od rządu. Rząd w sprawie walki z COVID-em abdykował. Pod wpływem antyszczepionkowców, bojąc się ich, przestał wykonywać jakiekolwiek ruchy związane z leczeniem Polek i Polaków. Nie może być tak, że praktycznie rzecz biorąc, pod wpływem pana Kowalskiego i pod wpływem pani Siarkowskiej przestajemy leczyć Polaków. Nie może być tak, że nie widzący niczego pan Kowalski, bo jak wiemy ostatnio dwa razy rzucił okiem i od tego momentu po prostu nie widzi tego, co go otacza, rządzi polskim rządem w sprawie przyszłości zdrowia Polek i Polaków. Wydaje nam się również, że żadna z formacji nie przedstawia jasno spraw dotyczących założeń walki z COVID-em, bo się boi notowań. Boi się, że wpłynie to na notowania dla poszczególnych partii. Ale jest jedna formacja, która mówi w tej sprawie jasno, bez względu na to, jakie będą notowania, bo główną rzeczą dla nas jest zdrowie i życie Polek i Polaków. Bardzo proszę, pan Zandberg, tak? Dzień dobry. Szanowni Państwo, jest już bardzo późno i niestety widać to w dramatycznych liczbach, które wychodzą z tego budynku. Mamy w tym momencie setki osób dziennie, które umierają przez bezczynność. Ale to można zmienić. Jest jeszcze czas, żeby wprowadzić rozwiązania, które ograniczą liczbę tragedii, które pozwolą na to, żeby utrzymać sytuację pod kontrolą. I z taką strategią wychodzimy, z taką strategią kładziemy na stół. Do tej strategii będziemy przekonywać wszystkie inne partie w parlamencie i rządzących. Wierzymy, że jest jeszcze możliwość uniknięcia lockdownu. I to jest nasza propozycja. Zamiast lockdownu ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Zamiast lockdownu masowe, powszechne testowanie. Zamiast lockdownu nowoczesna, wzorowana na innych krajach zachodniej Europy, strategia realnej walki z czwartą falą epidemii. Proszę Państwa, z takimi propozycjami nasi przedstawiciele jutro będą na spotkaniu, które zwołała pani marszałek Witek. Dla Państwa to nie będzie zaskoczeniem, bo my o strategii lewicy walki z epidemią mówimy otwarcie. Tak jak mówił przed chwilą marszałek Czerasty. Są takie sprawy, w których naprawdę nie można wiecznie kręcić, nie można się kryć, nie można unikać pytań. Trzeba mówić jasno i otwarcie. I to jest taka sprawa, bo od tego, jakie działania podejmie rząd w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, będzie zależeć życie ludzi. Będzie zależało to, czy tysiące ludzi umrą, czy przeżyją. Więc po pierwsze, proszę Państwa, testy. Testy w szkołach, ale także testy w tych miejscach, w których pracownicy pracują z dużą grupą ludzi. Czyli, proszę Państwa, ochrona zdrowia, oświata, ale też pomoc społeczna, ale też te zawody, takie jak na przykład konduktorzy, w których pracownicy mają ekspozycję na bardzo, bardzo wiele osób. Oni powinni być regularnie testowani. To jest rozwiązanie, które pozwoli na ograniczenie transmisji, to jest rozwiązanie, które pozwoli na zmniejszenie liczby zakażeń. No i rzecz kluczowa, którą musimy wprowadzić jak najszybciej. Także z odpowiedzialności wobec tej większości Polek i Polaków, którzy się zaszczepili. Ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Dzisiaj przeważająca większość tych, którzy leżą w szpitalach, to są niezaszczepieni. Ale to nie jest tylko ich problem. To nie jest tylko ich wybór. Bo przez to, że szpitale są sparaliżowane, ludzie, którzy umierają na udar, którzy umierają na zawały, którzy nie są leczeni na nowotwory, tracą swoją szansę na życie i na leczenie. A ci, którzy się nie szczepią, postępują nieodpowiedzialnie i przyczyniają się do chorób i do śmierci innych. I dlatego powinniśmy w tej sprawie prowadzić bardzo odpowiedzialną i jednoznaczną politykę.
Nasza propozycja jest następująca. Chcemy, żeby udział w zgromadzeniach publicznych, w imprezach sportowych, w imprezach masowych, ale także korzystanie z zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, z hoteli, z gastronomii, z centrów handlowych, z teatrów, z kin i wreszcie z kościołów i innych miejsc kultu było możliwe tylko po okazaniu certyfikatu covidowego. Jeżeli ktoś się nie zaszczepił, to nie może narażać wszystkich wokół, którzy korzystają z tych miejsc i zmuszać ich tak naprawdę do tego, żeby musieli zrezygnować z wizyty w restauracji, zmuszać ich do tego, że musieli zrezygnować z uczestnictwa w kulcie religijnym. Uważamy, że czas skończyć z tym przyzwoleniem na nieodpowiedzialność i czas wprowadzić takie zasady, które będą fair wobec osób, które się zaszczepiły. I z takimi propozycjami wychodzimy. To są nasze propozycje, które jasno kładziemy na stół, chcemy o nich rozmawiać. Mam nadzieję, że w tej dramatycznej sytuacji, w tym życiu w takt codziennie z tego budynku wychodzących informacji o setkach osób, które każdego dnia umierają na COVID, w końcu nastąpi przełom i inne partie polityczne przestaną układać politykę pod dyktando garstki antyszczepionkowców i wezmą się na poważnie za wspólne przyjęcie strategii, która może uratować, jestem o tym przekonany, te tysiące ludzi, które dzisiaj przy tym braku działań ze strony rządu są skazane na śmierć. Silne państwo chroni słabszych. Silne państwo to państwo, które nie ulega szantażom agresywnej mniejszości. Dziś, w czwartej fali pandemii, widzimy jasno i wyraźnie, że państwo PiS jest państwem słabym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości uległ szantażowi antyszczepionkowców. Chodzi na pasku posłanki Siarkowskiej, posła Kowalskiego. Chodzi pod dyktando agresywnych antyszczepionkowców, ludzi, którzy za nic mają zdrowie i życie swoich współobywateli i współobywatelek. Kiedy rząd kapituluje wobec antyszczepionkowców, ofiarami tej kapitulacji są pacjenci czekający na planowe zabiegi. Ofiarą tej kapitulacji jest jednoroczne dziecko, które zmarło w Głogowie, dlatego że nie dojechała do niego karetka, ponieważ tych karetek po prostu zaczyna brakować. Ofiarą kapitulacji rządu wobec antyszczepionkowców jest 86-letni pacjent, który 6 godzin czekał, aż przyjedzie do niego pogotowie. Tych ofiar jest więcej i będzie więcej, jeżeli rząd nadal będzie kapitulował wobec agresywnej mniejszości. Dziś swojego rzecznika, swojego reprezentanta potrzebuje nieagresywna, odpowiedzialna większość Polek i Polaków. Ci, którzy zdecydowali się zaszczepić. Ci, którzy zdecydowali się zadbać nie tylko o swoje zdrowie, ale także o bezpieczeństwo swoich najbliższych i nas wszystkich. Ci, którzy nie chcą, żeby kolejne szkoły były zamykane, a kolejni uczciowie odsyłani na kwarantannę. Dziś swojego rzecznika potrzebują Polki i Polacy, którzy mają dosyć płacenia rachunku i ponoszenia ofiary za słabość i uległość polskiego rządu. Takim rzecznikiem, rzecznikiem osób zaszczepionych, rzecznikiem odpowiedzialnych Polek i Polaków chce być, jest i będzie Lewica. Dlatego przedstawiamy strategię Stop COVID, strategię walki z czwartą falą pandemii. Dlatego pokazujemy jasną różnicę. Dla osób zaszczepionych, dla osób odpowiedzialnych wolność od lockdownu. Dla osób niezaszczepionych, które z własnej woli decydują się nie zaszczepić, ograniczenia i chociażby obowiązek testowania się, jeśli chcieliby skorzystać z jakichś usług publicznych. Ale proponujemy też bardzo prostą drogę od ograniczeń do wolności. Jest prosty sposób na to, żeby lockdownem, ograniczeniami nie być objętym. Wystarczy się zaszczepić, wystarczy skorzystać z zachęt, wystarczy uzyskać paszport covidowy, żeby wrócić do normalności. Taki paszport covidowy powinien być przepustką do normalnego życia. Życia, za którym wszyscy tęsknimy i które należy się tym, którzy wykazali się odpowiedzialnością za siebie i innych. To są pytania? Tak, ja mam pytania o testy na pracowników i osób zarażonych.
miało być to jako obowiązek, czy jako możliwość? Bo słyszymy, że ludzie nie chcą się testować, a pierwszy test jest wykonywany w karetce pogotowia z refundacją. Uważamy, że w tych miejscach, które są kluczowe, czyli w szkołach i w ochronie zdrowia, testy powinny być obowiązkowe. To jest rozwiązanie, przy pomocy którego możemy naprawdę uratować wiele, wiele ludzkich istnień i najwyższy czas je wprowadzić. W szkołach dzieci też? Tak, uważamy, że wprowadzenie testów dla dzieci pozwoli na to, żeby utrzymać edukację. Żeby utrzymać edukację możliwie dużej grupy dzieci stacjonarną, w normalnym trybie. Wszystkim nam na tym zależy. Ale jeżeli to było możliwe, musimy stosować odpowiedzialne narzędzia, czyli testować dzieci w szkołach. Ale od testowania nikt nie umarł. Od testowania nikt nie umarł, a wielu żyje. To są proste odpowiedzi. Ja chciałem być, znaczy mnie tak denerwuje cała ta narracja antyszczepionkowa, jeżeli wiemy wszyscy, że ponad 90% ludzi w szpitalach, którzy chorują, to są ludzie, którzy się nie zaszczepili, to wniosek jest jeden. Trzeba się szczepić. Jeżeli są narażeni ludzie dlatego, że nie ma testów, to wniosek jest jeden. Trzeba się testować. No to jest proste, to naprawdę jest proste. Jak ktoś tego nie rozumie, to nie chce tego zrozumieć, tak? I to jest też kwestia odpowiedzialności polityków, bo myślę, że strasznie żeśmy się przyzwyczaili do tego, że w Polsce politycy najpierw patrzą na sondaże, a potem odpowiadają tak albo nie. No więc my uważamy, że są sprawy takie jak życie ludzkie, takie jak odpowiedzialność za powstrzymanie epidemii, w których nie można się tak zachowywać i w których odpowiedzialność polityka to jest powiedzieć otwarcie, jakie rozwiązania możemy przyjąć, żeby ratować ludzi. I tak będziemy postępować. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.